Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś przygotuję szaurmę. Co to jest? Ano zawijaniec. Zawijaniec bardzo podobny do kebaba. Z tym, że ja go zrobię dzisiaj z indyka i z piekarnika. Prosty przepis, ale smakuje rewelacyjnie, a więc do dzieła, bo czasu szkoda. Pierwsze co musimy pokroić i przyprawić mięso z indyka. Dlaczego z indyka? Dlatego, że jest delikatne, kruche i mega zdrowe. O, może w ten sposób. Dobra. I kroimy w kawałki. Jeśli ktoś indyka nie lubi, może użyć piersi z kurczaka. No to jest filet z indyka. Mięso z indyka mam pokrojone. Przekładam go do większej miski. Bo teraz będziemy przyprawiali. Mięso przyprawiał będę zmielonym kuminem, czerwoną słodką papryką, kurkumą, mielonym czosnkiem, to znaczy granulowanym, płatkami chili. Świeżo roztarty czarny pieprz. I sól. I to wszystko zalewam maślanką. I dokładnie wyrabiam. Tak przyprawione mięso odstawiam na chwilę, żeby sobie przeszło tymi aromatami, a ja się teraz wezmę za warzywa. Pokroję jedną taką paprykę chili, czy papryczkę chili. Pestek nie wyjmuję i kroję w takie wzdłużne plasterki. I teraz tak, tutaj mam przygotowaną blachę wyłożoną papierem do pieczenia i od razu to układam na blaszce. Następnie zielona papryka. I również kroimy w paski. Zielona pokrojona, przekładam na blachę. Teraz dwie czerwone. Teraz cebula. Dwie sztuki, jedna większa, jedna mniejsza. Kroimy w pół plasterki. I również ląduje w blasce. Z warzyw byłoby tyle. Zobaczcie, tak to wygląda na blaszce. I w pozostałe miejsce na blachę wykładam przyprawionego indyka. Warzywa delikatnie polewam olejem. Można oliwę, jak ktoś chce. Chodzi o to, żeby nie były jałowe i delikatnie przyprawiam solą. I słuchajcie, wkładam to do piekarnika na jakieś 40 minut. Piekarnik mam rozgrzany do 180 stopni. Oczywiście czasu marnować nie będę, tylko zrobimy pyszny sos. Żeby zrobić pyszny sos potrzebujemy jogurt grecki, kilka łyżek śmietany, to jest 18. Listę składników znajdziecie w opisie filmu. Majonezu nie dajemy tym razem.
Połączmy to. Wcieram dwa ząbki czosnku. Dobra. Wycisnę trochę soku z cytryny. Cytrynę pamiętajmy, żeby wymasować, ona wtedy więcej i szybciej puści soki. To nada nam takie, wiecie, orzeźwiającej nutki. Połączmy. Jeżeli lubimy pikantnie, tak jak ja uwielbiam, dodaję płatki chili. I obowiązkowo w takim sosie jest mięta. Dodamy kilka listków. Myślę, że tyle wystarczy. Drobniutko siekam. Dodaję świeżo roztarty czarny pieprz i szczyptę soli. Odstawiam i czekamy na piekarnik. No i to, co się miało upiec, jest upieczone, więc wyjmujemy. Zaparowało. Warzywa sobie zmiękły, mięso się upiekło, zobaczcie. I teraz będziemy robili naszego zawijańca. Zobaczcie, ja mam takie chlebki i w nie będę zawijał. Jak ktoś nie ma czegoś takiego, to może zawijać zwykłą tortillę lub lawasz. I teraz tak, kładziemy trochę sosu. Patelnia tutaj mi się rozgrzewa. Coś takiego. Trochę zieleniny. Ja mam sałatę. Pieczone warzywa. Trochę cebuli, trochę papryki. Zobaczcie. Teraz mięso. Jeżeli będą za grube kawałki mięso, możemy, słuchajcie, pociachać. Ja je tylko tak rozdrobnię. Nie chciałem kroić w drobne kawałeczki, bo ono by po prostu wyschło. Kolejna warstwa sosu. I tutaj mam trochę sałaty lodowej. Dobra, składamy. Tak. I tak. Kładę na rozgrzaną patelnię. Tak szybko, żeby się tylko złapało. Ono się wtedy nam nie będzie rozwijało z powrotem. To są, słuchajcie, świeże chlebki. Je można jeść bez podgrzewania. I mój pierwszy gotowy. Na górę jeszcze ciapnę sosu, o, żeby było więcej. I smacznego. Z takiej porcji, co zrobiłem, wyjdzie 4 takie szaormy. Po prostu petardina, a ja już się z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.